Chcemy spowodować, żeby państwo nie wtrącało się w nasze życie, nie ograniczało naszej inicjatywy i nie przyciskało nam śrubki coraz bardziej z każdą kolejną regulacją. Teraz sam się zabrali za pieniążki, które są w OFE, tak? Za chwilę się zabiorą za kolejne podniesienie podatków itd., itd., itd. W tej chwili, z tego co zarabiamy, ponad 83% jest nam odbierane w podatkach. Proszę pamiętać, że wszystkie nasze akcje związane z jakąś likwidacją, tak? Szumnie zwaną, to nie jest cios w tych ludzi. My nie czepiamy się personalnie strażników miejskich, to jest cios w system. Bo system jest zły. Ta służba, działając w oparciu o ten system, działa źle. Jest niepotrzebna, wydajemy pieniądze zupełnie bez sensu. Oni są narzędziem do wyciągnięcia kolejnych pieniędzy z naszych kieszeni. Tak. Więc my naprawdę chcemy pokazać, że system jest zły, a nie ci poszczególni ludzie. Tak samo jak nie widzę problemu, co by się stało, gdybyśmy tą straż miejską zlikwidowali. No te 200 parę osób musiałoby się wziąć do roboty, po prostu. Tak. Wyobraźcie sobie, że nagle obniżamy podatki, zatrudnienie pracownika przestaje być drogie, a zaczyna być opłacalne. Czy dla tych ludzi nie znajdzie się praca? Pewnie, że się znajdzie, bo każdy mały przedsiębiorca za chwilę stanie się średnim przedsiębiorcą, a każdy średni stanie się dużym. Ponieważ gospodarka zacznie się rozwijać w bardzo dynamicznym tempie. Jeśli obniżymy tak jedną małą symboliczną rzecz, jak koszty pracy, tak? A co robi nasze państwo? W drugą stronę. Podkręca wszystkie sprawy związane z kodeksem pracy. Na maksa śrubuje, tak? Utrudnia jak tylko może pracodawcom taką sytuację, żeby oni mogli zatrudnić kolejne osoby. Tak? Jeszcze trochę, to usłyszymy, że wprowadzają parytet. Że w danej firmie ma być zatrudniony taki procent mężczyzn, taki procent kobiet. Dostałem kiedyś od Świadków Jehowy, z pełnym szacunkiem, to mówię, taką gazetkę. I tutaj jest wizja raju Świadków Jehowy. Jak to będzie w kolejnym świecie? Będzie to oznaczać ziemski raj, a w nim bezpieczeństwo i dobrobyt dla wszystkich, ciekawą i satysfakcjonującą pracę dla wszystkich oraz uwolnienie od wszelkich chorób. I teraz porównajmy program Kongresu Nowej Prawicy, to o czym my mówimy, z programami PO, PSL i tak dalej. Czy to nie oni obiecują nam pracę? Oni nam dadzą tą pracę. To nie, że my musimy pracować, my musimy jej szukać, stworzyć sobie to miejsce pracy i nam to dadzą. Czy to nie oni obiecują nam bezpieczeństwo, czy te fotoradary? Przecież to wszystko dla bezpieczeństwa naszego. To nie po to, żeby ściągać od nas pieniądze na dziurę budżetową, to wszystko jest dla naszego bezpieczeństwa, oni się tak troszczą. Jesteśmy idiotami, więc musimy płacić na utrzymanie kilkuset tysięcy urzędników w Polsce, bo sami byśmy sobie nie poradzili. Musimy płacić na urzędnika, który nam powie, czy można wyciąć drzewo na naszej działce. Ten urzędnik nie będzie tam mieszkał, nawet nie widział tej działki, ale on o tym decyduje. On decyduje o tym, jak ma wyglądać nasz dom, według jakich standardów ma być wybudowany. Jest taki człowiek, nazywa się Waldemar Deska. On zbudował sobie funkcjonalny dom, malutki domek, za 12 tysięcy złotych. 12 tysięcy złotych. Jest taka... Różnica jest prosta. Nie wziął żadnego pozwolenia, nie zapłacił żadnego podatku, nie wziął sobie na kark inspektora, po prostu wziął to, co miał, kupił proste produkty, które akurat mu odpowiadały, zbił to z desek, działa, funkcjonuje, jest to domek całoroczny za 12 tysięcy złotych. I co teraz robią? Teraz jest już w sądzie drugiej czy trzeciej instancji i walczy, bo chcą mu to rozebrać. Chcą go zmusić do rozbiórki domu. Tak. Dobrze, ja może nie będę, czekaliśmy bardzo długo. To jest ciekawe.
Waldemar Leska, proszę sobie wpisać w wyszukiwarkę, tam jest opisana cała jego walka. On to robi ideologicznie, on to nie robi tego, on nie był głupi i naraził się urzędnikom. On po prostu stwierdził, że zrobi taką prowokację. Dzień dobry Państwu, nazywam się Paweł Rybacki, jestem prezesem sekcji młodzieżowej Kongresu Nowej Prawicy Bydgoszcz. Chciałbym powiedzieć parę słów, jaki jest cel działania naszej lokalnej sekcji młodzieżowej. Otóż głównym zadaniem jest oczywiście wspieranie naszych lokalnych struktur partii, szczególnie w okresie wyborów, aby pozbierać listy podpisów i tak dalej, ale równie istotne działanie będziemy podejmować w okresie międzyelekcyjnym. Będziemy podejmować wiele interesujących, a także często ambitnych projektów i akcji. Jednym z nich jest na przykład utworzenie naszej własnej, lokalnej gazetki, którą nazwaliśmy dosyć przewrotnie Nowoczesna Polska, bo my chcemy pokazać, że to nie lewica mówi o nowoczesności takiej prawdziwej, tylko właśnie my, ponieważ nowoczesne nie są zabiegi aborcyjne, tylko prawdziwa nowoczesność to jest wolność dla wszystkich obywateli. Witam Państwa, przepraszam za spóźnienie, które, jak mówił Mrożek, świadczy w gruncie rzeczy o potędze i bogactwie naszego państwa, no bo ludzie tak się wzbogacili, że wyjeżdżali z Warszawy i zakorkowali wspólnie wyjazd. Ponad godzinę wyjeżdżali z Warszawy. Jeszcze raz przepraszam. Proszę Państwa, kolega tutaj mówił o tym, że 3 miliony ludzi wyjechały z Polski. W Ameryce ludzie o takich poglądach jak my, czyli mniej więcej Tea Party, to jest mniej więcej połowa republikanów. U nas mamy w tej chwili w sondażach około 5-6% do wyborów do PE, około 4-5% do wyborów sejmowych. Marzeniem naszym jest gdzieś dobić do 15. Dlaczego w Ameryce jest więcej niż tutaj? Bo ludzie myślący niezależnie wyjeżdżali z Polski do Ameryki. Zabierali sobą swoje geny, swoje umiejętności. Dlatego w Ameryce jest ludzi przedsiębiorczych, ambitnych jest więcej, a w Polsce jest odpowiednio mniej. Od kilku lat, czy od 20 lat, Platforma Obywatelska, właściwie wcześniej Kongres Liberalny Demokratyczny, robił co mógł, żeby tych ludzi jak najwięcej wyjechało z Polski. Bo gdyby te 3 miliony ludzi w Polsce, to ludzie ten reżim obalili bardzo szybko. Niestety, tych ludzi nam tutaj brakuje. Ludzi nam tutaj brakuje, oni tam się dorabiają i bardzo dobrze robią, to trudno ich za to ganić, no ale niestety dzięki temu ta klika, która obecnie rządzi, może się spokojnie trzymać stołków, bo widzi, że ludzie są spokojni, cisi, prawda, jak ja bym, jeszcze temu 20, jak człowiek dojeżdżał do skrzyżowania, było czerwone światło, to czy była strzałka, czy nie była strzałka, to kręcał w prawo. Dzisiaj mało kto skręcił w prawo. I ludzie spokornieli, są grzeczni, cisi. No i o takich obywateli im chodzi. Socjalizm to jest to pewien wariant ustroju niewolniczego. Poznać, że jest to ustrój niewolniczy. No, dlatego, że nie mamy wolności. Niewolnik, właściwie niewolnika, ma prawo powiedzieć niewolnikowi, ty niewolniku, ty masz się pasami zapinać w samochodzie i ja za ciebie zapłaciłem. Więc ja sobie nie życzę, żebyś tym się zabił. A ja to mówię, drogi panie, ale ja wiem, że jest większa szansa, że się zabije jadąc bez pasu, ale z drugiej strony jest znacznie mniejsza szansa, że wpadnę, na coś połamą mi się ręce, pali się samochód, a ja nie mogę uciec, bo połamane ręce. No to ja wolę mieć trochę większą szansę, że się zabiję, ale za to o wiele mniejszą szansę, że zginę paląc się żywcem, bo nie lubię palić się żywcem. A mój właściciel mówi, a co mnie to obchodzi? Dla mnie jest ważna maksymalizacja szansy, żeby się nie zabił. A jak się spalić, to mnie kompletnie nie interesuje. I niestety właściciel tutaj właściciel decyduje, a nie my. Prawda? Państwo siedzicie na sali i część z Państwa ma dzieci, znaczy wam się wydaje, że macie dzieci. Otóż dzieci nie macie. Jeżeli spróbujecie się, można zrobić bardzo prosty test. Spróbujcie dać klapsa własnemu dziecku i dowiecie się, żeście naruszyli tyłek własności państwowej. Prawda? Bo dziecko jest własnością państwa. Dziecko niewolnika jest własnością właściciela niewolnika. Nie niewolnika. Dlatego właśnie w ustroju ludzi wolnych dzieci się uczą tego, czego sobie życzy ojciec, bo to dziecko na starość będzie utrzymywało ojca i matkę, a więc ojciec ma interes, żeby to dziecko dobrze wychować, żeby dać mu odpowiednią wiedzę, odpowiednie wykształcenie, fach w rękę, żeby to dziecko na starość, prawda, miało duże pieniądze i mogło tego ojca i matkę utrzymać. Natomiast w ustroju niewolniczym
to właściciel niewolników decyduje o tym, czego się uczy dziecko niewolnika, bo to dziecko nie pracowało nie na ojca, tylko na swojego właściciela. No i właśnie dlatego dzisiaj w ustroju niewolniczym to państwo decyduje o tym, czego się uczy dziecko niewolnika, czyli nasze. Rodzice to akceptują. Półtorej chyba roku temu rodzice hiszpańscy, że ten łajdak Zapatero rządził Hiszpanią, proszę Państwa, rodzice hiszpańscy wyrazili wdzięczność rządowi, że rząd weźmie się za problem otyłości ich dzieci. No tak, jak dziecko jest państwowe, to państwo ma obowiązek troszczyć się o to, jak moje dziecko jest zapasione, nie ja. A co ja mogę zrobić? Dziecko pójdzie, tak? Weźmie sobie w supersamie puszkę czekoladek, prawda? Czy czegoś tam nażre się i co ja zrobię? Nawet kapsa nie mogę mu dać, tak? Co ja mogę zrobić? Nic! No nic! Więc skoro państwo doprowadziło do takiej sytuacji, że dziecko jest państwowe, to niech teraz państwo się z tym problemem sobie radzi. Bo my uważamy, że dzieci są waszą własnością. I tak samo jak wy je umiecie nakarmić, tak samo umiecie znaleźć dobrą szkołę. Jeżeli posyłacie państwo, jeżeli chcecie państwo, żeby się wasze dziecko nauczyło angielskiego, to idziecie na szkołę państwową. A skąd posyłacie dziecko na prywatne kursy, tak? No to pomyślcie, jak dobrze wasze dzieci zdały matematykę, fizykę i tak dalej, gdyby chodziły na prywatne kursy, a nie do reżimowej szkoły. Wy się jeszcze cieszcie, że jest tak, jak jest. Dzięki naszym polskim nauczycielom poziom szkoły państwowej mimo wszystko jest lepszy niż szkół państwowych amerykańskich. Państwowe szkoły amerykańskie to już zupełnie dno. No, one służą do tego, żeby handlować narkotykami, gwałcić nauczycielki i tak dalej. Natomiast u nas jeszcze się tego się szkoła uczy. Jeszcze tego się szkoła uczy. Ale to jest ogromny wysiłek nauczycieli, którzy walczą z tym systemem. Walczą przeciwko temu systemowi. Szkoła to jest, was się okłamuje, że szkoła jest bezpłatna. Jak to bezpłatna? Co, nauczyciele nie biorą pensji? No biorą, z tego wynika, że szkoła jest płatna. Tylko w normalnym kraju, ja biorę 200 zł i płacę za szkołę, w kraju socjalistycznym, idę 2 razy na stację benzynową, płacę 2 razy po 300 zł, z czego 100 to jest za benzynę, a 200 to jest za bezpłatną szkołę i inne bezpłatne rzeczy. Szkoła plus minister jest z całą pewnością droższa od samej szkoły, nie? Taka prosta nierówność, nie? Szkoła plus minister na pewno jest droższa od samej szkoły. Nikt wam nie wymówi, że nie byłoby nas stać na samą szkołę, skoro stać nas na utrzymanie nauczyciela i ministra. Ale nie chodzi o ministra, nie chodzi o jego tysiące urzędników. Nie chodzi o delegatów, kuratorów, wizytatorów, prawda, instytuty naukowe, które bredzą i tak dalej, wymyślają, że trzeba dzieci w przedszkolu homoseksualizmu uczyć i tak dalej, to są naukowe są obliczone. To wszystko, proszę Państwa, małe piwo. Jest gorzej. Jak by wyglądała prywatna szkoła dawniej? No. Panie, wydoczytałem pensję panny Latter, czy załóżmy panie Zielonego Wzgórza. No i tam szkoła wygląda w ten sposób, jest właścicielka szkoły, czy właściciel szkoły. Ma tak szkołę, on jest dyrektorem tej szkoły jednocześnie. Jednocześnie jak uczy w tej szkole, dla oszczędności. Godzinę tygodniowo traci na dyskusję z dekarzem, czy badaczem, czy coś takim, resztę uczy. Dzisiaj szkoła ma dyrektora, 4 wicedyrektorów, a żaden z nich nie może uczyć, bo musi jeździć na kosztową konferencję, odpowiadać na maile z ministerstwa, faksy z kuratorium, lecieć na uczyć się, co coś na przykład porównanie między nauką dzieci w Ghanie a w Polsce, prawda? Wyjechać czasami za granicę na taką konferencję. Cały kompletny absurd. Ale to wszystko kosztuje. Chyba te 400 zł, które płacimy na stacji pensji. Jeżeli ktoś mi tłumaczy, że pan minister bardziej kocha moje dziecko niż ja, to ja mówię, że ten, kto kocha moje dziecko bardziej niż ja, nazywa się pedofil i sobie nie liczę, że pedofile kochali moje dziecko. Będę decydował o tym, żeby się uczył moje dzieci. I koniec. Proszę Państwa, to, o czym my mówimy, to nie jest zmiana tam PO na PiS, bo to niczego nie zmieni. Możemy zmienić na SLD, z tym teraz właśnie najpierw koalicja jest SLD z PSL-em już wyraźnie widoczna, SLD z PiS-em, prawda, wyraźnie widoczna w sprawie funduszów OFE jest wyraźne jednolite stanowisko, SLD i PiS, właśnie PO też w gruncie rzeczy, może się nakraść. Także ich nic od siebie nie różni, nic, proszę Państwa. Jaki mają stosunek do własności prywatnej? No przecież jest wyrok Sądu Najwyższego, który mówi, że wkłady w ZUS-ie nie są własnością
ludzi, którzy zgłodali. Jest to oczywiście niedopuszczalne w myśl konserwatystów. Myśl liberałów jest niedopuszczalne, ale w myśl socjalistów tak właśnie jest. Rzeczywiście żyjemy w socjalizmie, okej, okay, tak jest, zgoda. Ale inne wyroki Sądu Najwyższego mówią, że wkłady w OFE należą do spadkowiczów. Nie można ich wydać na byle co, a one są dziedziczone, tak najdalej, mogą być przekazywane innej osobie i tak dalej. No i teraz pan Rostowski chce sobie od tak przenieść te składki z OFE do ZUS. Czyli krótko mówiąc, obrabować nas na 110 miliardów. I ludzie, no to taka drobna zmiana, że będzie nie w OFE, tylko w ZUS. Oczywiście chodzi o to, że my dopłacamy w tej chwili, bo wiecie, że system emerytalny, zresztą poza Wielką Brytanią być może, wszystkie systemy emerytalne w Europie są bankrutami. My dopłacamy do funduszu emerytalnego 85 miliardów, z tego 8 do mundurowych, 8 do OFE, 16 do KRUS-u i 30 kilka do ZUS-u. Tak wszyscy mówią o tym KRUS-ie, nie? A nie mówią, że o ZUS-ie ponad dwa razy tyle się dopłaca. Prawda? I to jest bankrut, utrzymywany tylko z naszych pieniędzy. Przecież gdyby utrzymywać w ten sposób, załóżmy stocznie, to Unia Europejska podjęła wielki wrzask. Tak? Przecież nie wolno utrzymywać bankrutów. I słusznie. Ale tego wolno utrzymać bankrutu, jakim jest ZUS. To trzeba rozpieprzyć wreszcie, powiedzieć ludziom, emerytur nie dostaniecie, bo to będzie rosło i tak dalej, prawda? Się musi rozwalić za kilka lat, prawda? Ale składki się od ludzi pobiera, nie? Składki pobiera pod przymusem. My chcemy żyć w normalnym państwie, które będzie się troszczyło o sprawy ogólne. Czyli nie dopuszczamy jednej rzeczy. Nie dopuszczamy, żeby podatki służyły do zabrania Kowalskiemu i Wiśniewskiemu. Czyli nie dopuszczamy do żadnej redystrybucyjnej funkcji podatku. Jest to niedopuszczalne. Jeżeli tylko dopuścimy, że można zabrać Kowalskiemu i dać Wiśniewskiemu, natychmiast się zbiera grono 51% i spiskują, jak to pozostałe 49 obrabować większością głosów. Pozostałem 49 zabrać, koleżom zabrać, prawda, dołożyć tam szewcom albo odwrotnie. Natychmiast. Takiej możliwości nie może być. Jest to niedopuszczalne, żeby państwo mogło zabrać jednemu i dać drugiemu. Co to jest do nich? My chcemy pilnować prawa i porządku, stać na straży własności prywatnej każdego, i bogatego, i biednego, bo dla biednego złotówka jest znacznie cenniejsza niż dla bogatego 100 zł. I złotówki biednego też trzeba strzec, ale uwaga, zgodnie z prawem. Bo często bywa tak, że sądy, jak jest bogaty, to go faworyzują tylko biednemu, ale też bardzo często w sprawach pracy mówią, a to jest bogata firma, to zapłaci i przyznają biednemu, mimo że mu się nie należy. Nie, proszę bardzo. Pismo Święte mówi wyraźnie i nie będziesz miał względów dla ubogiego przy sprawie jego. Wszyscy muszą być tutaj traktowani dokładnie tak samo. Czy biedni, czy bogaci. Trzeba o tym pamiętać. Bo inaczej zaraz jest nasze oszukiwanie. A każdy ci narzeka, że on nie jest bogaty, on naprawdę jest bardzo, bardzo biedny, prawda? Żeby dostać jakiś zasiłek, jakąś redystrybucyjkę się załapać, tak. Nie, proszę Państwa. U nas tego nie będzie, więc ludzie przestaną robić z siebie idiotów i zaczną rzeczywiście zachowywać się tak, jak zachowywać się powinni.